Kojarzycie taką grę jak Plucking Evolve? To jest taka gierka, gdzie nasz cel jest bardzo prosty. Zarazić cały świat stworzonym przez nas wirusem, bronią biologiczną, bakterią albo jakimś grzybem. I oczywiście w tym przypadku też ktoś stworzył taką grę w Roblox'ie. Ona już ma parę lat, ale po prostu dzisiaj na nią natrafiłem na głównej stronie i postanowiłem ją sprawdzić. Zobaczymy po prostu, czy jest dobrze odwzorowana, bo w normalnego Plucking Evolve mam dość dużo godzin. I mamy tutaj, czekaj, to można chyba sobie wybrać perki. Tutaj jakiś gościu mnie zaprasza do gry. Ja bym chciał sobie solo na razie zagrać. Ale zastanawiam się, czy tutaj cztery wirusy będą mogły ze sobą walczyć, czy tam bakterie, bo dzisiaj sobie zagramy bakterią na poziomie normalnym. Game Mode Infection, okej. Nie wiem, czy można tutaj coś innego odblokować. Klikam sobie Start Game, a i tutaj mogę sobie to jeszcze podblokowywać. Na razie mamy dwie rzeczy, albo ja mam dwie rzeczy widoczne, a tak naprawdę jest ich więcej, bo tutaj z tego co widzę też jest exp, można rzeczy jakieś za robuxy kupować. Easy, nobody washes, aha, czyli nikt nie myje swoich rąk i doktorzy nie są wykwalifikowani, perfekcyjny scenariusz na twoją plagę. Impossible. Dobra, zagramy sobie na normalu. Game Mode Infection versus Coming Soon. O, będzie tutaj versus. Ej, powiem wam tak, to może być naprawdę bardzo fajne, bo niestety Plucking Evolved od dawna nie dostaje żadnych aktualizacji, więc to może być fajna alternatywa po prostu. O, jak to jest? Ej, to jest naprawdę dobrze odwzorowane. Czy mogę sobie zatrzymać czas? To jest taka pierwsza rzecz. Tutaj można... Okej, chyba nie mogę zatrzymać czasu z tego, co widzę. Wyewoluujmy sobie. Czyli mamy tak, transmisję, jakie nasz wirus albo cokolwiek... Przepraszam, bakteria będzie się rozprzestrzeniała. Tutaj mamy symptomy, czyli na przykład, nie wiem, będziemy mieli nudności, albo będziemy będziemy mieli kaszel. I wiecie, co jest najlepsze? Akurat mnie w tym momencie złapał kaszel. Będziemy mieli jakąś wysypkę, anemię. Tutaj będziemy mieli cyst. To po prostu coś. Nie mam pojęcia, co to jest. Insomnia, no to jest bezsenność, jeżeli dobrze pamiętam. I tutaj umiejętności, czyli na przykład, nie wiem, nasza bakteria będzie sobie lepiej radziła w jakimś tam terenie zimnym. Dobra, zaczniemy sobie, chciałem powiedzieć, od Polski. O, czekaj, ja mogę, mogę zacząć od Polski. Dobra, 5, 4, 3, 2, 1. I tutaj po prostu nie mam nic innego odblokowanego. I nasz cel jest teraz bardzo prosty, czyli zbijanie czerwonych tych baniek. Dzięki temu będziemy sobie generowali punkty DNA, które możecie zauważyć dosłownie pod kamerką. Czyli mamy 14 tych punktów. To teraz sobie weźmiemy, ile mamy? Mamy 3 osoby zarażone, mamy 15 punktów. To może pierwszą rzeczą, którą sobie zrobimy, no to weźmiemy na przykład ptaki, bo z tego co pamiętam, ptaki działają w ten sposób, że rozprzestrzeniają naszą chorobę poza granice naszego kraju, ale wiecie, nie jakieś tam morskie granice, tylko, nie wiem, Niemcy zostaną zarażeni, Czesi zostaną zarażeni i tak dalej, i tak dalej. Także to jest spoko. O, i mogę sobie to zrefundować, i dostanę 6 punktów DNA. Można oczywiście sobie to w każdej chwili wzmocnić, żeby jeszcze bardziej po prostu podkręcać i zobaczymy, czy jakieś inne państwo zostanie za chwilę zarażone. O, 41 osób zarażonych już jest. Cyk, czy mogę? Prędkość razy 2 kosztuje 149 robuxów. No jeżeli zobaczę, że wam się to podoba, także zostawcie łapkę w górę, jeżeli chcielibyście więcej odcinków właśnie z tego Outbreak, chyba to się nazywa, no to wtedy kupię sobie te tutaj rzeczy, bo na pewno można coś odblokowywać. Ja mam taką jakby wersję, powiedzmy, podstawową, więc wiecie, jest jeszcze tutaj dużo rzeczy do zrobienia i oczywiście cel jest bardzo prosty, tak jakby naszego przeciwnika, czyli musimy, oni muszą zrobić lekarstwo na tą chorobę, tylko nasza, właśnie, zaraziliśmy setki osób. W ogóle zastanawiam się, jakby działało tutaj polskie tłumaczenie, bo ja mam Robloxa po angielsku, ale może bym włączył, wtedy to by też lepiej jakoś działało i lepiej by było po prostu może dla was widoczne. Ja też staram się wszystko tutaj tłumaczyć, żeby nie było. Oho, i mamy jakieś cysty. Nie wiem, ja bym powiedział, że to jest jakiś... jakaś wysypka, ale to nie jest wysypka raczej. I zwiększyła nam się infekcja, i exposure, to nie wiem, dotkliwość, zaraźliwość, coś takiego. Po prostu ludzie, kolejne państwo zaraziliśmy, to jest spoko. Tylko mamy 3000 osób, a ja nie widzę, żeby ten kraj był czerwony, ponieważ tutaj będzie to później fajnie widoczne, że na przykład jeżeli Polska cała będzie zarażona, no to ten kraj będzie po prostu taki czerwony i będzie od razu widać. Te dziwne smugi, które tutaj latają, no to są samoloty. Więc musimy w sumie od razu sobie to zrobić, transmission, i weźmiemy sobie powietrze. Dobra, plane transmission, czyli po prostu samoloty będą latały z chorobą i będą zarażały inne osoby. Tutaj sobie weźmiemy od razu drogę morską, tylko my nie mamy chyba... No właśnie, tu jest port niby, ale szczerze mówiąc nie wiem, czy to Polska ma ten port, czy jak to tutaj działa. Anemia has been mutated. Oho, jeżeli ja przegram w tym pierwszym odcinku, a tak może być, bo nie mam żadnych perków, żadnych innych rzeczy, no to może być problem. O, mamy tutaj liczbę zdrowych osób. Jak widzicie, co chwilę ona się nam zmniejsza. Liczba zainfekowanych, czyli tutaj w tym miejscu, też się... to się zwiększa, a to się zmniejsza. No to jest raczej normalne. Dobra, w Polsce mamy ile zarażonych osób?
osób. Czekaj. Mamy 900... Milion już! O kurde, dobra, Polska jest źródłem tej choroby. Blad, będziemy... W biednych krajach to się będzie rozprzestrzeniało lepiej. Czy Polska jest biednym krajem? Właśnie, ponieważ tutaj każdy kraj ma, powinien mieć swoje perki. Polska jest wilgotnym krajem i jest zimnym krajem. No to jeżeli chcemy, żeby to w Polsce jeszcze bardziej się rozprzestrzeniało, no to weźmiemy sobie tutaj właśnie umiejętności i weźmiemy sobie to. New Minor Disease Spreading. Oho, dobra, czyli już coś tam się dzieje, coś zaczynają wykrywać. Weźmiemy sobie to. W słoneczne kraje też sobie weźmiemy. O, pap... Czekajcie, bo muszę żółte. O, już cała Polska, tak? Cała Polska jest zarażona. 37 milionów osób w Polsce zostało zarażonych, także możemy od razu sobie przejść troszeczkę dalej i zarażać po prostu całe inne państwa. Zobaczymy w ogóle, czy mi się to uda, czy nie. Tutaj co my mamy? Medical resistance. Pathogen increase in... Aha, czyli po prostu to będzie zwiększało mi jakby zaraźliwość w bogatych krajach. No Polska nie jest bogatym krajem tutaj, ale na przykład bogatym krajem są kraje nordyckie, jeżeli dobrze pamiętam. Ten dolar właśnie to oznacza, że ten kraj jest właśnie, jak to się nazywa? No jest bogaty po prostu. I tutaj Finlandia tak samo jest bogatym krajem, ale na przykład jeżeli sobie pójdziemy do Algierii, no to tu mamy pustynny kraj, biedny i gorący. Chyba to właśnie to oznacza. O, Rosja została zarażona. Fajnie, że to się rozprzestrzenia, ale możemy iść jeszcze troszeczkę dalej, czyli... A, nie mogę tego zrobić, bo mamy 21 punktów DNA. Ja cały czas muszę zbijać takie pomarańczowe i czerwone bańki. Ja trochę to olałem, szczerze mówiąc. O, mamy kolejny punkcik DNA. Pięknie, tutaj Ukraina już jest. Mamy centralną Europę, czyli wiecie, te wszystkie państwa, które są tam pod nami, bo nie ma tutaj takiego, podzielenia, że każde państwo ma dosłownie... Bo fajnie, że Polska jest. W Lotharochasi Volt Medical Resistance 2. A, to miałem informację po prostu. Ale ciekawi mnie, jak to by wyglądała, jakby wyglądała walka z innymi osobami, no bo tam mogłem zaprosić trzy inne osoby. I to jest dla mnie największa, wiecie, zagadka, ciekawostka. Tutaj ten odcinek traktujcie jako taki tutorial, gdybyście po prostu nie wiedzieli, jak grać, bo widzę, że rozgrywka jest dosłownie 1:1 przełożona, więc to jest naprawdę spoko. Weźmy sobie abilities, symptomy. Nic tam na razie nie zmutowało. Tutaj możemy sobie paraliż, inflammation, swelling from my obstructive breathing. Aha, czyli po prostu problemy z oddychaniem, tak chyba można by było to przetłumaczyć. Postaram się, jakby był drugi odcinek z tego, to już żeby była polska wersja, bo wydaje mi się, że tutaj to tłumaczenie będzie na tyle dobrze zrobione, że bez problemu sobie poradzimy. Dużo państw zostało zarażonych, fajnie. Teraz weźmiemy sobie transmission i komary, z tego co pamiętam, działają w gorących krajach, a jako, że musimy się dostać jakoś do Afryki, no to by się przydało. Szczury są bardzo dobre, jeżeli mamy kraje zaludnione, takie na przykład jak Chiny, Indie, Chiny. Ten budyneczek oznacza, że po prostu tam mieszka bardzo, bardzo dużo ludzi. No i takie szczurki fajnie sobie będą radziły. I pyk, przed chwilą mieliśmy lot. Tutaj też mamy kolejny lot, także kolejne państwo zostało zarażone. Mamy coraz mniej zdrowych osób, więc jest spoko. Ale już wiem, że będę musiał kupić na pewno to przyspieszenie razy dwa, no bo troszeczkę za wolno to idzie. I kolejne dwa, trzy państwa. Dobra, cztery, ale się zaczęło rozprzestrzeniać. Pop bubbles. Ty, tu mam jakąś kasę? Outbreak, 16 sekund. Czekaj, to się po prostu teraz moja choroba rozprzestrzenia? To jest jakiś bonus albo coś takiego? No w podstawowej grze tego nie ma, więc 110 końców. Ja też muszę zobaczyć, co można za te końce kupić, to po tym odcinku. Polska zaczyna research. O, czyli w Polsce będzie... tutaj mieliśmy informację. Polska zaczyna po prostu pracować nad tym lekarstwem, co mi się średnio podoba, szczerze mówiąc. Dobra, ładnie. I pójdziemy sobie jeszcze tak. Komary razy dwa, abilities, weźmiemy sobie to... Ponieważ nam zależy teraz po prostu, żeby zarazić tutaj Afrykę. Wiecie, to takie w miarę gorące państwa, bo na razie mamy całą Europę. Trochę już do Ameryki nawet dotarliśmy. Ale no jeżeli chodzi... O, dobra, tu się zaczynają... Ojojku, jak to się moja choroba rozprzestrzenia? Co tu się dzieje? Dobra, weźmiemy sobie to i to. Już wam tłumaczę, o co z tym chodzi. Jedna rzecz wpływa na to, że dłużej będą pracowali nad lekarstwem, a druga cofa ten pasek. Czyli na przykład jeżeli było 10%, no to jedną jak rzecz kupiłem, no to cofnęło się to powiedzmy do 2. No bo tutaj mamy pracę nad lekarstwem, jak dojdzie to do 100%, no to papa. To już się żegnamy, niestety choroba moja zostanie wyleczona. Bakteria, co to jest? Create by to shell protect against... Aha, czyli po prostu to chroni te bakterie w każdym klimacie. To ja powinienem to na samym początku zrobić. Ja popełniłem błąd. Teraz może się to będzie rozprzestrzeniało bardziej. Okej, i takie są kraje niekiedy, które są mega, mega trudne do podbicia. Jeden z nich nam się udało już zrobić, czyli Madagaskar. Drugim jest Nowa Zelandia, to też jest problem. Trzecim jest Grenlandia i czwartym tu są Karaiby. Ale no, jak widzicie... troszeczkę to przyspieszyło, nawet bardzo to przyspieszyło, ja nie nadążam zbijać tych baniek.
Dobra, nice. Mamy 5 milionów osób. Weźmiemy sobie teraz słoneczko razy dwa, żeby po prostu w Afryce jeszcze trochę docisnąć. O, i kasę dostaję teraz. Pyk, pyk. 192 końce. Fajne, podobały mi się te bonusy, które się tutaj pokazują. I tak, jak już widzicie, że... o, czekaj. O, 307 końców. Bonus, bonus. Dobra, fajne. Jak widzicie, w niektórych miejscach już zaczynają na przykład zamykać porty. I to też jest problem. W tym sensie, no bo ta choroba już nie będzie mogła po prostu, powiedzmy, drogą morską, albo jeżeli zamkną lotnisko, no to nie będzie mogła drogą powietrzną po prostu dostać się do tego miejsca. I tak patrzę, mamy milion osób, które zostały. Większość z tego, co widzę, jest jeszcze w Afryce. A, i mamy Nową Gwineę, tylko... O, dobra, już nie. Już chyba tam są osoby zarażone. Tak, bo widzę, że jest na czerwono. Tak, chcę się upewnić, że wszystko, zanim zacznę po prostu ulepszać symptomy, czyli gdzie polecimy już naprawdę grubo, żeby załatwić wszystkich jak najszybciej, no to staram się upewnić, że każde państwo jest zarażone tak, jak po prostu bym chciał. Lekarstwo jest w 25% gotowe. Zdaję sobie z tego sprawę, widzę, obserwuję cały czas, ale zobaczcie, liczba zdrowych osób coraz bardziej maleje, więc to jest właśnie to, czego potrzebujemy. Mamy przygotowane 79 punktów DNA. No jak ja zacznę kupować symptomy, no to ta liczba śmierci, ona bardzo, bardzo, bardzo mocno przyspieszy. Global Research, aha, czyli wszyscy są skupieni na tym, żeby to, odkryć to. Także lecimy, słuchajcie, no, pyk. To jest śmiertelność, to na fioletowo. Więc za chwilę zobaczycie, co tu się zacznie po prostu dziać. Bo tu będzie totalny młyn. O, będą żgali na siebie ludzie. Tak, właśnie tego potrzebujemy. I teraz jak sobie zobaczymy, to liczba już martwych osób nam coraz bardziej wzrasta. I już nie ma, wszystkie osoby zostały zarażone. Niestety, jest jak jest. Dobra, pięknie. 900, milion. A oni cały czas pracują. Ej, oni cały czas pracują nad tym lekarstwem. Dobra, musimy jeszcze bardziej zwiększyć śmiertelność. Weźmiemy skin. Co to jest? Jakaś wysypka albo coś takiego? Necrosis? O Jezu, dziwne rzeczy są. W ogóle tu w podstawowej wersji gry są na przykład takie fajniejsze, powiedzmy, rzeczy jak inwazja wampirów albo jakaś inwazja zombie, że ludzi możemy zamienić w małpy. No, zastanawiam się, czy tutaj też będą takie zwariowane scenariusze, które oczywiście wyglądają kompletnie inaczej, w tym sensie. Trzeba inne rzeczy kompletnie robić, żeby cokolwiek tu przeżyć. Ej, 88%! Chwila, abilities. Cofniemy. To sobie cofniemy. Decrease future. Okej, to sobie weźmiemy, klikniemy. I tutaj powinno nam... Chyba cofnęło. 70%. Było chyba 80, więc i tak jest spoko. A teraz tak naprawdę jedyne, co możemy robić, to czekać i patrzeć, jak ta liczba martwych osób coraz bardziej się zwiększa i coraz mniej osób pracuje nad lekarstwem, bo taki jest po prostu plan. Tylko, wiecie, co mnie zastanawia? Że nadal te osoby... Uuu, to by się przydało. Dobra, jakiś mamy szok i śmiertelność powinna jeszcze bardziej wzrosnąć, bo im, wiadomo, im mniej osób będzie na świecie, tym prace nad lekarstwem, na przykład, nie wiem, pracują nad lekarstwem w Polsce, a w Polsce wszystkie osoby zostaną zabite, no to wtedy nikt nie będzie już pracował nad lekarstwem, co jest raczej normalne, ale ciekawi mnie, że tutaj w południowej Afryce cały czas działa lotnisko, mimo tego, że większość osób już nie żyje, chyba że oni mają totalnie to w dupie. W tym sensie, wiecie, już się pogodzili, że świata nie da się odratować i po prostu podbiliśmy cały świat naszą chorobą. I jedna rzecz, której mi brakuje, a której nie widziałem, to, że można było tutaj nazywać swoje choroby. Na przykład, nie wiem, choroba Flotar. I to było fajniejsze, niż po prostu jak miałeś losowego wirusa i wygląda na to, że wygrałem! Woo! 700 dni, idealnie mi to zajęło. Teleporting back to hub. Dobra, i musimy jeszcze zobaczyć jedną rzecz. Co mogę zrobić za te końce? O, jeżeli będę mógł odblokować nowe choroby, no to jest spoko. To jest bardzo fajne, bo będziemy cały czas mieli ten progres. Jeżeli są tylko dwie choroby, czyli ta bakteria i ten wirus chyba, no to takie średnie, patrząc na to, ile ta gra po prostu już istnieje. O, jakieś questy tutaj wykonałem, nawet nie wiedziałem o tym i dostałem chyba jakieś rzeczy, ale weźmy sobie do laboratorium i co mogę tutaj kupić? Sklep, buying coins, passes. O, lucky, okej, jakieś szczęśliwe kapsuły, cokolwiek to jest, bo cokolwiek to mi jest potrzebne. Daily shop, w którym można sobie kupić jakieś rzeczy. Ja w ogóle mam tu, widzicie kawałeczek, mam te kapsuły, tylko zastanawiam się, w jaki sposób ja mam to teraz otworzyć. A, dobra, tutaj mam, także otwieramy pierwszą kapsułę i co z niej będzie? Nie, no nie sądziłem, że tutaj nawet openingi będą, ale zaraz się przekonamy. Phantom... O, oh, the amount of counter knowledge of the frequency of plane and boats travel as much. Aha, czyli po prostu będzie coś takiego, że jak ludzie umierają w tym kraju, to nie jest tak, że zamykają granice, tylko po prostu będą nadal otwarte te granice, powiedzmy, lądowe, nie, powietrzne i morskie. Okej, otwórzmy sobie jeszcze jedną kapsułę, tylko trzeba poklikać parę razy.
Nie wiem, czy to była dobra rzecz, nie? Come on. Arid, czyli mamy dodatkową, jakby dodatkowe zarażanie ludzi w suchych państwach. To są, czyli to są te perki. Dobra, ale mamy te perki, ale eventy? Co to są? Jakieś eventy? Bubble Frenzy. Aha, spoko. Play. Bakteria? Czekajcie, start game sobie wezmę. No nie, nie, na razie mamy dwie rzeczy. Kurde, zastanawiam się, czy jest tutaj więcej właśnie tych chorób, czy tylko są te dwie. Poczekam też na wasze komentarze. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Jeżeli tak, zostawcie łapkę, subskrybujcie kanał i do zobaczenia.